Grzegorz Gabor, witam w programie Sport Bliżej Nas i zapraszam na relację z meczu 8 kolejki speedrowerowej Ekstraligi. Dzisiaj do Świętochłowic przyjechał aktualny lider rozgrywek, Szawer Leszno. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że świętochłowiczanie znajdują się tuż za plecami leszczynian. Przed tym spotkaniem Szawer 13 punktów na koncie, śląskie Świętochłowice ma na koncie punktów 9 i bez wątpienia w tym pojedynku wiele się wyjaśni, chociaż bez względu na jego końcowy wynik leszczynianie na pewno pozostaną liderami ekstraligowych rozgrywek w speedrowerze. Tradycyjnie przed rozpoczęciem tego spotkania rozmawialiśmy z szkoleniowcami obu ekip o to, co nam powiedzieli. Mecz waki ciężkiej dzisiaj, lider z wiceliderem, Leszno kontra Świętochłowice. Sporo na pewno będzie się działo. No, na pewno będzie się sporo działo. Zawsze tutaj, jak przyjeżdżają drużyny, to zawsze się dużo dzieje, bo wiadomo, że drużyna ze Świętochłowic jest silną, mocną drużyną, także na pewno będzie ciekawy. Bartosz Grabowski, wychowanek wiraża Ostrów Wielkopolski. W tym sezonie w Lesznie, zarówno w Ostrowie, jak i właśnie w Lesznie, silna osobistość, silny element drużyny. Nie inaczej pewnie będzie dzisiaj. Taktyka jakaś przekazana dla kolegów, to tutaj znasz doskonale. Nie, no wydaje mi się, że to nie jest, powiedzmy, czas na jakieś tam taktyki. Trzeba jechać swoje do przodu i ostatni bieg zadecyduje, kto wygra, kto przegra. Bez względu na to, czy Śląsk dzisiaj wygra, nawet jeżeli z bonusem, to wy pozostaniecie liderami. To jakaś taka psychiczna pewność tego, że powinno być trochę łatwiej dzięki temu? Wydaje mi się, że nie. Chcemy wygrać wszystkie mecze, także nie możemy patrzeć na to, żeby bonus po prostu tylko wywieźć. Przyjechaliśmy tutaj wygrać zawody, tak jak i tutaj drużyna ze Śląska chce wygrać zawody. Także wydaje mi się, że będzie ciekawy. I co na to trener Krzysztof Bas? No mocne słowa, tu słyszę mojego ulubionego zawodnika, no my ich traktujemy bardzo poważnie, wiadomo jak oni jeżdżą, no będzie ciekawe, ciekawe widowisko po prostu będzie, no a co wyniknie, no to zobaczymy. Nie? Leszno dzisiaj przyjechało do Świętochłowic nie w najsilniejszym składzie, stąd też jest szansa, żeby było trochę łatwiej. No, czy nie w najsilniejszym składzie, no personalnie może coś by się jeszcze dodało, ale dla mnie to jest drużyna taka, z którą się trzeba w każdej pozycji liczyć. Jakaś taktyka? No trzeba jechać, tak jak tutaj kolega powiedział, no trzeba jechać i tyle, nie? Zobaczymy, no w praniu to wyjdzie. W praniu wyjdzie, to jeszcze tradycyjny uścisk dłoni przed pierwszym biegiem, no i lecimy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o słowo wstępu. Powiedzmy tylko, że Bartek Grabowski tutaj został desygnowany przez kolegów z drużyny i kierownika Jarosława Kielaszewskiego do tego wywiadu. Na co dzień nie jest szkoleniowcem, chociaż być może w niedalekiej przyszłości, kto wie. Jak słyszeliśmy, zarówno jedna i druga strona obstają przy tym, że chcą tutaj walczyć o pełną pulę, a więc o dwa duże punkty meczowe i ten jeden punkt bonusowy. No a to zapowiada nam spore emocje, zresztą pojedynki z zespołem z Leszna zawsze tutaj dostarczają sporych emocji, choć leszczynianie nie w najsilniejszym składzie dzisiaj w Świętochłowicach. Skład drużyny z Leszna wygląda następująco. 1 Bartek Wojtal, 2 Mateusz Ludwiczak, 3 Kamil Naskręte, 4 Bartosz Grabowski, 5 Michał Sasek, 6 pierwszy z juniorów Mikołaj Michalski, 7 Szymon Tywczyński i na rezerwie 8 Patryk Kryger i 9 Gracjan Sadło. Tak wygląda ekipa leszczyńska. Kierownikiem drużyny Szawera jest Jarosław Kielaszewski. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie w najsilniejszym składzie leszczynianie, bowiem oni mają do dyspozycji m.in. jeszcze Brytyjczyków, w tym Pola Herda, który przecież startował w Świętochłowicach i to na pewno jest silny punkt. Tak więc tutaj na pewno nieco łatwiej będzie Świętochłowiczanom, ale to wcale nie oznacza, że ten mecz będzie spacerkiem. A skład Śląska wygląda następująco. Dawid Baz 1, 2 Marek Pronobis, 3 Szymon Kowalczyk, 4 Marcin Kołata, 5 Kamil Bielica, 6 Marcel Krzykowski, pierwszy z juniorów w zespole Śląska, 7 Patryk Bielaczek i na rezerwie trener Krzysztof Bas ma do dyspozycji trójkę zawodników: Dawida Zająca, Kamila Bielaczka i Mateusza Packa. Tak wyglądają składy obu zespołów w trzeciej kolejce, kiedy Śląsk pojechał do Leszna, tam wygrali gospodarze.
84-76, stąd też jest szansa, że dzisiaj te straty zostaną odrobione, choć rzecz, tak jak powiedziałem, będzie to niełatwa. Pierwszy wyścig, spotkanie juniorów, w każdym biegu, w każdym meczu ligowym dwa biegi z udziałem juniorów. W pierwszej odsłonie i w biegu numer 8 spotykają się juniorzy i tak z toru drugiego Mikołaj Michalski, z toru czwartego Szymon Tywczyński, to oczywiście goście i gospodarze, jeden Marcel Krzykowski i trzy Patryk Bielaczek. Wystartowali doskonale. Marcel Krzykowski, który usadowił się pewnie na prowadzeniu, chociaż podąża za nim tam jak cień Szymon Tywczyński. Na trzecim miejscu jest Patryk Bielaczek, który teraz popełnił mały błąd. Próbuje to wykorzystać Leszczynianin. Jeszcze się nie udało, ale teraz chyba już niestety będzie musiał poddać się Patryk Bielaczek i tak też się stało. Zapowiadało się na biegowe zwycięstwo na otwarcie, a będzie najprawdopodobniej remis, bo stawka się już mocno rozciągnęła i chyba już tutaj się niewiele zmieni, a Patryk Bielaczek nie zdoła odbić tej trzeciej pozycji i tak też się stało. 4 punkty Marcel Krzykowski, 3 Szymon Tywczyński, 2 Mikołaj Michalski, 1 Patryk Bielaczek. Kończy się ten wyścig remisem 5-5. Taki też stan spotkania. Teraz tradycyjnie oczywiście miał być bieg numer 2, ale problemy techniczne spowodowały, że nie udało nam się tego wyścigu zarejestrować. Tutaj też padł remis, wygrał Dawid Bas, drugi był Bartek Wojtal, trzeci Mateusz Ludwiczak, a czwarty Marek Pronobis. Remisowo w drugiej gonitwie, no i przed trzecią odsłoną, która już w tym momencie w zasadzie się rozpoczyna. Remis 10-10. Jedna zmiana w drużynie z Leszna. W miejsce Kamila Naskręta jedzie Patryk Kryger. Wspólnie z nim Bartosz Grabowski. Tory 1-3 dla Leszczynian. I tory 2-4 to Śląsk, Szymon Kowalczyk i Marcin Kołata. Doskonała tutaj zmiana. W miejsce Kamila Naskręta wystartował Patryk Kryger i on jest na czele tej stawki. Przewodzi wyścigowi numer 3 na dwóch kolejnych pozycjach. Świętochłowiczanie, Marcin Kołata, Szymon Kowalczyk, a to na pewno jakaś niespodzianka i inny minus, że Bartosz Grabowski jedzie w tym wyścigu ostatni. Wyścig układa nam się na remis, stąd też w całym pojedynku będziemy mieli również remisowo i tak też się stało. 4 punkty Patryk Kryger, 3 Marcin Kołata, 2 Szymon Kowalczyk, 1 Bartosz Grabowski. Remis w trzeciej odsłonie i stan spotkania też remisowy 15-15. Przepraszam, żadnej z drużyn jak widać na razie nie udaje się tutaj przełamać wyniku na swoją korzyść, być może w czwartym biegu, a tutaj Kamil Bielica z toru pierwszego, z toru drugiego Michał Sasek, z toru trzeciego Marcel Krzykowski i z toru czwartego Mikołaj Michalski. Spore zainteresowanie tym pojedynkiem, który wyjątkowo odbywa się w ramach Święta Miasta. Tuż obok ustawiona estrada, stąd też część publiczności pewnie po zakończeniu tego pojedynku uda się na muzyczną ucztę. Akurat tego dnia, kiedy Śląsk startuje, przewidziany jest Dzień Śląski, a więc zabrzmią znane rytmy w naszym regionie ze sceny. No i na pewno będzie pięknie, przydałoby się okrasić to zwycięstwem Śląska, ale rzecz to na pewno nie będzie łatwa. Kamil Bielica na prowadzeniu w tej czwartej gonitwie, drugi jest Michał Sasek, który był taki moment w jego karierze sportowej, jedną nogą był już w Świętochłowicach, ostatecznie do tego transferu nie doszło, on teraz na drugiej pozycji, trzeci jedzie jego kolega klubowy, a więc kolejny remis nam się zapowiada, choć teraz jeszcze Marcel Krzykowski, który tak doskonale spisał się w biegu juniorów, próbował po zewnętrznej wyprzedzić Szymona, przepraszam, nie Szymona, a Mikołaja Michalskiego, ale niestety ta sztuka się mu nie udała. Stąd też mamy remis w tej czwartej gonitwie 5-5 i nadal taki sam stan spotkania. Remisowy 20-20, 4 punkty Bielica, 3 Sasek, 2 Michalski, 1 Marcel Krzykowski. Kończy się czwarty wyścig, a przed nami gonitwa numer 5. Tutaj znowu jedna zmiana, tym razem w miejsce Szymona Tywczyńskiego pojedzie Gracjan Sadło. To oczywiście w drużynie z Leszna, wspólnie z nim Kamil Naskręt, tory 2-4 dla Leszczynian i tory 1-3 dla Śląska. Patryk Bielaczek ustawił się na pierwszym polu, a na trzecim nieruchomo przez moment Szymon Kowalczyk. Już wystartowali, ale w pierwszym wirażu, jak było widać, było bardzo ciasno. Spokojnie odjechał sobie Patryk Bielaczek, ale dwaj pozostali, a w zasadzie trzej pozostali zawodnicy spotkali się tam nieprzyjemnie. Było ciasno, ale na szczęście nic się nie stało. Pan Paweł Szychalski, który jest arbitrem tego pojedynku, zarządził powtórkę w czwórkę, a więc jeszcze raz ustawią się wspomniani zawodnicy pod taśmą maszyny startowej i pozostaje mieć tylko nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Te pierwsze biegi pokazują,
że żadna z drużyn tutaj nie myśli o składaniu broni. Wynik ciągle sprawą otwartą, bo mamy remis po 4 biegach i zobaczymy, może ta piąta gonitwa nam coś wyjaśni i pozwoli którejś z drużyn wyjść na prowadzenie. Po tym starcie wydaje się, że Śląsk Świętochłowicy bliżej tego momentu. Patryk Bielaczek doskonale na prowadzeniu. Szymon Kowalczyk asekuruje swojego młodszego kolegę. Jadą po podwójne zwycięstwo świętochłowiczanie, a leszczynianie troszkę zagubieni. Gracjan Sadło w tej chwili jest na ostatnim miejscu. Na trzecim Kamil Naskręt i próbuje jeszcze leszczynianin przedzielić przynajmniej parę Śląska Świętochłowice, ale proszę popatrzeć, co robi Szymon Kowalczyk, niczym zawodnik, który zjadł na torach speedrowerowych zęby, poprowadził swojego młodszego kolegę i przypominają się czasy te żużlowe, kiedy to Tomek Golob wspólnie z Jackiem Golobem startowali w parze i momentami byli nie do ugryzienia. Doskonała jazda parowa Śląska Świętochłowice, 4 punkty Bielaczek, 3 Kowalczyk, 2 Gracjan Sadło, 1 Kamil Naskręt i widzimy wynik teraz tego pojedynku 27-23, a więc przełamanie przyszło pierwsze dla gospodarzy, którzy prowadzą, ale sprawa wyniku no, ciągle na pewno otwarta i tak może być do samego końca. Gonitwa numer 6, tory 1-3 goście, Mateusz Ludwiczak i Michał Sasek, no i tory 2-4 Marek Pronobis i Kamil Bielica. Tak to już jest, że po komendzie gotów zawodnicy muszą na chwilę nieruchomo stanąć pod taśmą maszyny startowej, a z tym różnie bywa. Tym razem nie wytrzymał niestety Michał Sasek, on opuścił tor i w trójkę teraz pod taśmą maszyny startowej. 6 bieg wyruszył. Piekielnie trudne zadanie będzie miał w tym pojedynku Mateusz Ludwiczak, co już widać, ale nie poddaje się na razie na prowadzeniu. Chociaż Kamil Bielica teraz od wewnętrznej próbuje atakować. Wjechał do krawężnika, ale jeszcze ta sztuka niestety mu się nie powiodła. Przerwał teraz wyścig pan Paweł Szychalski. Zobaczymy, jaka jest decyzja. Wykorzystał to wszystko w międzyczasie Marek Pronobis. Wysforował się na pierwsze miejsce i jechał sobie do mety po 4 punkty, ale gwizdek przerwał ten piękny obrazek, tą piękną sytuację dla Marka Pronobisa i jeszcze raz cała trójka decyzją arbitra stanęła pod taśmą maszyny startowej. Znowu doskonale Mateusz Ludwiczak, znowu on na prowadzeniu, a świętochłowiczanie na 2 kolejnych pozycjach. Czy Kamil Bielica, który znowu atakuje od krawężnika, teraz zdoła wyprzedzić Ludwiczaka od zewnętrznej? Marek Pronobis, doskonała teraz przecinka świętochłowiczanina, on wjechał do krawężnika i wysforował się już na pierwsze miejsce. Ludwiczak spadł na drugą pozycję, a trzeci zmierza do mety w tej 6 gonitwie. Kamil Bielica uśliznął się teraz, no i można powiedzieć, że już jest pozamiatane, jeżeli chodzi o jego osobę. Na pewno dojedzie na tej trzeciej pozycji. Śląsk wygra ten pojedynek, nieco odskoczy punktowo, ale leszczynianie na pewno do samego końca będą tutaj walczyć o korzystny wynik. 4 punkty Pronobis, 3 Ludwiczak, 2 punkty dla Bielicy, 6-3. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten bieg i 33 punkty na koncie po 6 biegach Śląska Świętochłowice, 26 punktów mają leszczynianie. No i 7 gonitwa. Tutaj jedna zmiana. W miejsce Bartka Wojtala w szeregach Krzawera pojedzie Patryk Krieger, wspólnie z nim Bartosz Grabowski. Odpowiednio tory 3 i 1. No i Śląsk z 2 toru Marcin Kołata i z 4 Dawid Bas. Jak Państwo widzieli, mieli sobie tam coś do przekazania leszczynianie. Podobnie zresztą uczynili, czego nie było akurat widać, ale to też miało miejsce. Podobnie uczynili zawodnicy Śląska. Na trybunach spora liczba osób. Wśród oglądających byli żużlowcy, m.in. Maciej Max Fabiszak czy Krzysztof Zarzecki. Swoją obecnością ten pojedynek zaszczycił również zastępca prezydenta miasta, pan Stanisław Korman, który prywatnie jest miłośnikiem rowera i kiedy ma tylko okazję, to na rowerze podróżuje, stąd też jego obecność pewnie nieprzypadkowa, choć to też sympatyk piłki nożnej. Ale wracając do pojedynku, tutaj zapowiada nam się kolejny remis. Na prowadzeniu jest Bartek Grabowski. Tak się wydawało, a Patryk Krieger zdołał odbić tą trzecią pozycję i dowiezie ją do samego końca, więc zapowiadało się na remis. A skończyło się tak, zapowiadało się na zwycięstwo
na remis, przepraszam, zapowiadało się na remis w tym pojedynku, a zakończyło się zwycięstwem gości, a więc straty nieco odrobione. 4 punkty Bartosz Grabowski, 2 Patryk Kryger, 3 Dawid Baz, 1 punkt Marcin Kołata. Tak wyglądały te punkty zdobyte w siódmej gonitwie. 6-4 wygrywają Leszczynianie ich pierwsze biegowe zwycięstwo w Świętochłowicach i zobaczymy, jak teraz kolejne biegi się potoczą. Drugie spotkanie juniorów, wyścig numer 8, jedna zmiana w miejsce Szymona Tywczyńskiego. Kolejny raz Gracjan Sadło, wspólnie z nim Mikołaj Michalski, tory 1-3 i gospodarze 2-4 Marcel Krzykowski i Patryk Bielaczek. Nie najlepiej wyszedł ten start Świętochłowiczanom, którzy przez moment jechali na podwójną przegraną, ale teraz doskonale rozegrali najpierw ten drugi po starcie wiraż, a już na pierwszym łuku po starcie zdołali przedrzeć się na czoło stawki i jadą, jak widać, teraz po podwójne zwycięstwo. 4 punkty na razie na koncie Marcela Krzykowskiego, 3 Patryka Bielaczka i wiele wskazuje na to, że w takiej kolejności dojadą. Pogubili się troszkę Leszczynianie w tej ósmej gonitwie, a błędy niemiłosiernie wykorzystali Świętochłowiczanie, obnażając tutaj niedyspozycję w tej ósmej gonitwie, a raczej brak pomysłu chyba na rozegranie tego biegu, bo przecież Szafer przez moment prowadził podwójnie, a skończyło się podwójnym zwycięstwem Śląska Świętochłowice. 4 punkty Marcel Krzykowski, 3 Patryk Bielaczek, 2 Mikołaj Michalski, 1 Gracjan Sadło. Tak kończy się gonitwa numer 8, 44-35. Wynik teraz widoczny na Państwa ekranach, a dziewiąta gonitwa następująco wygląda. Tory 1-3 gospodarze, Kowalczyk Kołata i tory 2-4 to Wojtal, Ludwiczak, zawodnicy Szawera. Doskonale Szymon Kowalczyk wystartował, a Marcin Kołata do niego dołączył i po kolejne podwójne, drugie z rzędu zwycięstwo jadą Świętochłowiczanie. Próbują naciskać zawodnicy z Leszna, ale na razie niewiele mogą zdziałać. Uspokoił się nieco ten bieg, umocnił się na prowadzeniu Kowalczyk, drugi jest w tej chwili Kołata, trzeci Wojtal i zamyka stawkę Ludwiczak. No, tutaj, jeżeli tak się zakończy ten bieg, to Świętochłowiczanie nieco na pewno uspokoją sytuację, jeżeli chodzi o wynik, choć na pewno zespół z Leszna nie złoży broni do samego końca. Cieszy się Szymon Kowalczyk, który do Świętochłowic na sezon 2018 wspólnie z Marcinem Kołatą przyszedł z wiraża Ostrów Wielkopolski. Oni zdobywają komplet 7 punktów dla Śląska. 2 punkty Bartek Wojtal, 1 Mateusz Ludwiczak, 7-3 wygrywa Śląsk tą dziewiątą gonitwę. No i cóż, w tej chwili Świętochłowiczanie prowadzą 51-38. 10. bieg, jedna zmiana w miejsce Kamila na skręta Patryk Kryger, wspólnie z nim Bartosz Grabowski. Natomiast Śląsk w osobach Dawida Basa i Marka Pronobisa, odpowiednio tory 1-3 i znowu mamy taśmę. Patryk Kryger zdenerwowany zjeżdża do parkingu. Rozpoczął doskonale od zwycięstwa, kiedy zastępował w pierwszym swoim starcie Kamila na skręta, ale tego startu nie zaliczy do udanych. Piekielnie trudne zadanie teraz ma Bartek Grabowski, który osamotniony będzie próbował walczyć o dobrą pozycję. Upadli dwaj zawodnicy, i Grabowski, i Pronobis. Na twarzach obu zawodników widać grymas bólu. Dodatkowo Marek Pronobis jedzie z lewą ręką spuszczoną na dół, oby tylko nic się nie stało, arbiter tego pojedynku nie przerwał. No, taka niecodzienna sytuacja, chociaż teraz zatrzymuje ten wyścig. Wyniki zostały zaliczone, 4 punkty zdobył ostatecznie Dawid Bas, 3 Bartek Grabowski, 2 Marek Pronobis, choć wydaje się, że ta gonitwa mogła być przerwana. Pan Paweł Szychalski, częstochowianin, zadecydował inaczej, a Marek Pronobis, jak widać, mocno ucierpiał w tym wypadku. Podobnie zresztą Bartosz Grabowski, który teraz na linii startu mety, tej utwardzonej części, usiadł i niezbędna była pomoc medyczna. Na szczęście, to wiemy, obu zawodnikom nic takiego się nie stało. Lekkie potłuczenia spowodowały tyle, że na pewno będą odczuwać skutki tego upadku, ale w kolejnych wyścigach jeszcze dzisiaj pojadą. 1-3 to 11 gonitwa, tory 1-3 Michał Sasek, Mikołaj Michalski i tory 2-4 to Świętochłowiczanie, Patryk Bielaczek i Szymon Kowalczyk. Państwu powiedzieć, że doskonałe zawody dzisiaj tutaj rozgrywa Patryk Bielaczek, który mimo że teraz jest na ostatniej pozycji, to walczy
zaciekle w każdym z wyścigów. Do tego biegu miał na swoim koncie już 7 punktów. Nie ma dzisiaj w składzie juniorów Kacpra Włodarza, stąd też ta para Krzykowski-Bieraczek, ale ten drugi radzi sobie doskonale, choć ten wynik teraz akurat tego nie odzwierciedla, ale on pokazuje dzisiaj niezwykły hart ducha. 11. gonitwa się kończy, 4 punkty dla Michalskiego, 2 punkty zdobywa Sasek, stąd 6 ląduje na koncie Leszczynian, 3 punkty dla Kowalczyka, 1 zdobywa Bieraczek, 4 punkty dla Świętokłowiczan i znowu Leszczynianie nieco odrabiają strat, ale nadal przegrywają 47-61. Na 12. gonitwę znowu mamy jedną zmianę. W miejsce Szymona Tywczyńskiego kolejny raz Gracjan Sadło, wspólnie z nim Kamil Naskręt, natomiast para śląska to Kamil Bilica i Marcel Krzykowski. W międzyczasie jeszcze dotarła do nas informacja, że za niesportowe zachowanie został tam upomniany Michał Sasek, co prawda była to tylko reprymenda słowna, ale Paweł Szychalski, wiemy, arbiter tego pojedynku, że czasami nie przebiera w tym, co ma do dyspozycji, a ma do dyspozycji m.in. kartki żółtą i czerwoną. Ale skupmy się na tym, co dzieje się w biegu numer 12. 4 punkty na razie dla Kamila Bielicy i tutaj raczej się już nic nie zmieni, bo mamy metę. On wygrywa, 3 punkty dla Gracjana Sadło, 2 punkty zdobywa Marcel Krzykowski, z jednym kończy tą 12. gonitwę Kamil Naskręt. I znowu to, co odrobili przed momentem Leszczynianie, odbili Świętokłowiczanie, 6-4 wygrywa Śląsk i prowadzi w tej chwili różnicą 16 punktów. 13. przedostatnia gonitwa serii zasadniczej, tutaj bez zmian. Na razie trener Krzysztof Bas nie zdecydował się na żadne zmiany. Kilka zmian po stronie Leszczynian, którzy próbują tutaj gonić wynik. Tory 2-4 dla gości w osobach Mateusza Ludwiczaka i Michała Saska. No i tory 1-3 dla Świętokłowiczan. Marcin Kołata i Dawid Bas na tych torach się ustawią. Już cała czwórka pod taśmą maszyny startowej. A i zobaczymy. Wiele tutaj może się wyjaśnić w tej gonitwie. 16 punktów przewagi to już sporo. To oznacza, że w tym momencie odrobią straty z nawiązką z Leszna i w tej chwili jadą po punkt bonusowy również zawodnicy Śląska. Najpierw upadł w tym wyścigu Mateusz Ludwiczak, a teraz niemiłosiernie tam potraktowany Michał Sasek przez Marcina Kołatę. Wiemy, że Michał Sasek no, ma momentami wybuchowy charakter i z tej sytuacji na pewno nie jest zadowolony. Dojeżdżają do mety, 4 punkty dla Dawida Basa w tym wyścigu, 3 punkty zdobywa Marcin Kołata, a Michał Sasek chyba będzie miał sporo pretensji do arbitra, zjeżdża, no i teraz będzie dyskutował z panem Pawłem Szychalskim. Efektem tej dyskusji było to, że Michał Sasek został ukarany najpierw żółtym kartonikiem, a w efekcie końcowym ujrzał czerwoną kartkę, wymieniają tam zdania i Marcin Kołata, i Michał Sasek, ale skończyło się tak, jak widzieliśmy, a więc podwójnym zwycięstwem Śląska i Świętokłowice. W tej chwili Świętokłowiczanie już prowadzą różnicą 20 punktów, a to spora przewaga, spora zaliczka przed biegami nominowanymi. Co prawda przed nami ostatni wyścig serii zasadniczej. Tutaj pierwsza zmiana w szeregach Śląska Świętokłowice. W miejsce potłuczonego Marka Pronobisa jedzie Kamil Bielaczek wspólnie z Kamilem Bielicą. Natomiast w drużynie Szawera bez zmian z toru drugiego wystartował do tego biegu Bartusz Grabowski i z toru czwartego Bartek Wojtal. Też widać po Grabowskim, że odczuwa skutki tego upadku, który miał miejsce w jednym z wyścigów wspólnie z Markiem Pronobisem, a Świętokłowiczanie jadą po podwójne zwycięstwo. Jeżeli tak dojadą, to sprawa wyniku będzie już prawie rozstrzygnięta w tym pojedynku, ponieważ będą już mieli ogromną zaliczkę przed biegami nominowanymi. I tak się też stało. 4 punkty zdobywa Kamil Bielica, 3 punkty dla Kamila Bielaczka, który do samego końca był nękany atakami przez Grabowskiego. Dla niego 2 punkty, 1 punkt Wojtal. 7-3 wygrywają Świętokłowiczanie i prowadzą przed biegami nominowanymi 81-57. Wszystko w zasadzie już jest jasne. Jeszcze próbują ratować wynik
zawodnicy z Leszna, naradzają się i jedni, i drudzy. Te biegi nominowane o tyle ważne, że tutaj jeszcze można sobie dobić troszkę tych punktów do swojego konta, choć w tym roku rozgrywki ligowe wyglądają nieco inaczej, ponieważ po tej serii zasadniczej odbywają się play-offy, a więc do samego końca pewnie będzie tutaj trwała walka i mimo, że Leszczynianie, bo wszystko na to wskazuje, dzisiaj polegną w Świętochłowicach, to jednak do samego końca na pewno będą walczyć o złoto. Tory 1-3 w biegu 15 dla Leszczynian, Bartek Wojtal i Patryk Kryger, tory 2-4 dla Śląska, Szymon Kowalczyk i Marcin Kołata, bieg przed momentem rozpoczęty. Układa się to wszystko na razie na biegowe zwycięstwo Leszczynian. Trochę szachów tutaj mamy. Dwie pary nam się utworzyły. Kowalczyk na drugiej pozycji. Przed nim Bartek Wojtal. Natomiast druga para Kołata Kryger dojechali do mety. Odpuścił już te ostatnie metry Marcin Kołata. 4 punkty dla Wojtala. 3 punkty zdobywa Kowalczyk, 2 punkty Kryger, 1 punkt Kołata, 7-6-4, przepraszam, kończy się ten pojedynek takim biegowym zwycięstwem Leszczynian, którzy nieco odrobili strat, 85 punktów po stronie Śląska, 63 po stronie Leszczynian. I ostatnia odsłona, 16 gonitwa, wyścig bez wątpienia dzisiaj najlepszych zawodników. Dawid Bas już na prowadzeniu w tym biegu, Kamil Bilica jest drugi na dwóch kolejnych miejscach Leszczynianie, a więc jeszcze chcą postawić tutaj kropkę nad i zawodnicy Śląska, zwyciężając podwójnie w tej ostatniej gonitwie, aby nie było wątpliwości, kto dzisiaj jest zwycięzcą. I szczerze powiedziawszy, wydawało się, że tutaj mniejsza różnica punktowa będzie dzieliła na samym finiszu oba zespoły, a tak się nie stało, bo wydaje się, że Śląsk dzisiaj ten pojedynek wygra znaczącą różnicą punktów i tak też się stało. Pieczętują wygraną i punkt bonusowy tym samym Świętochłowiczanie. 4 punkty w tej ostatniej gonitwie Dawid Bas, 3 punkty Kamil Bilica, 2 punkty Mikołaj Michalski, 1 punkt Mateusz Ludwiczak. Cieszą się zawodnicy Śląska. Oni teraz będą dziękować licznie zebranej tutaj wokół toru speedrowerowego na skałce publiczności. Świętochłowiczanie wygrywają 92-66. Co prawda w tabeli pozostają na drugim miejscu, ale mają punktów 12, a to oznacza, że tracą tylko jeden punkt do lidera z Leszna. Leszczynianie na swoim koncie punktów 13, Śląsk Świętochłowice punktów 12. Na trzecim miejscu jest zespół z Częstochowy, ale w tej serii zasadniczej sezonu pozostały jeszcze dwa pojedynki. 1 lipca tutaj na własnym torze Śląsk zmierzy się ze słabym w tym sezonie Toruniem, choć trzeba przyznać, że trzeba szanować każdego rywala i z każdym walczyć, aczkolwiek ten pojedynek powinien przynajmniej w teorii okazać się zwycięski, a skoro tak, to wiele na to wskazuje, że Świętochłowiczanie z drugiego miejsca mogą przystąpić do tej fazy play-off i tam może się wydarzyć wszystko. Dziękuję zawodnicy swoim kibicom, kibice dziękuję zawodnikom, a my Państwu dziękujemy za uwagę. Dzisiaj Śląsk wygrywa 92-66 z liderem i umacnia się na drugiej pozycji w tabeli.